Don Miguel Ruiz, piąta umowa. Czyta Dar i już. Rozdział dziewiąty. Sen pierwszej uwagi ofiary. Chciałbym teraz przytoczyć opowieść o Adamie i Ewie w raju. Adam i Ewa reprezentują całą ludzkość. Bóg powiedział nam, że możemy jeść, co tylko zechcemy, z wyjątkiem. Owocu drzewa poznania, dobra i zła. Po zjedzeniu owocu z tego drzewa miała czekać nas śmierć cóż, jak wiemy, zjedliśmy i umarliśmy oczywiście to tylko opowieść ważne jest jednak kryjące się za nią znaczenie. Dlaczego umieramy po spożyciu owocu tego drzewa? Dlatego, że prawdziwa nazwa drzewa poznania brzmi drzewo śmierci. Drugim drzewem w raju jest drzewo życia. Życie jest prawdą, a ona po prostu istnieje, bez słów i symboli. Drzewo poznania jest tylko odbiciem drzewa życia. Wiemy już, że wiedzę tworzą symbole, które nie są prawdziwe. Gdy zjadamy owoc drzewa poznania, symbole stają się wirtualną rzeczywistością, przemawiającą do nas jako głos wiedzy. Żyjemy w tej rzeczywistości, wierząc w jej prawdziwość. Oczywiście żyjemy bez świadomości. Nie ulega wątpliwości, że ludzie spożyli owoc drzewa śmierci. Z mojego punktu widzenia. Na świecie chodzą miliardy ludzi, którzy są martwi, ale nie wiedzą, że nie żyją. Takich ciała są żywe, ale śnią oni bez świadomości własnego snu. Toltekowie nazywają to zjawiskiem snem pierwszej uwagi. Sen pierwszej uwagi powstaje, kiedy po raz pierwszy nastąpi skupienie i koncentracja. Nazywam ten stan również zwykłym śnieniem ludzi, albo snem ofiar, gdyż jesteśmy ofiarami wszystkich stworzonych przez nas symboli, jesteśmy ofiarami głosów w naszych głowach, jesteśmy ofiarami wszelkich przesądów i zniekształceń naszej wiedzy. W czasie trwania snu ofiar, w którym pogrążona jest większość ludzkości, jesteśmy prześladowani przez naszą religię, rząd oraz cały system myślenia i przekonań. Jako dzieci nie potrafimy obronić się przed tymi wszystkimi kłamstwami, które spadają na nas z drzewa poznania. Jak powiedzieliśmy wcześniej, nasi rodzice, szkoły, religia i całe społeczeństwo. Przyciągają naszą uwagę i wprowadzają nas w świat opinii i przekonań. Wyznajemy taką, a nie inną religię, bo nasi rodzice również ją wyznają bo zabierają nas do kościoła lub innego miejsca kultu a my uczymy się wszystkiego, co nam mówią. Dorośli, którzy nas wychowują, przedstawiają nam swoje historie, a potem idziemy do szkoły, gdzie słyszymy kolejne opowieści. Poznajemy dzieje naszego kraju, dowiadujemy się o wszystkich bohaterach, wszystkich wojnach, o całym cierpieniu ludzkości. Dorośli przygotowują nas do odegrania roli w społeczeństwie, i mogę powiedzieć bez cienia wątpliwości, że jest to społeczeństwo całkowicie rządzone przez kłamstwa. Uczymy się żyć w tym samym śnie, w którym oni żyją. Nasza wiara wpada w pułapkę złożonej struktury snu, aż w końcu śnienie staje się dla nas normalne. Nie wierzą jednak, że dorośli mają złe intencje. Chodzi o to, że mogą nauczać nas tylko tego, co sami znają, nie potrafią przekazać nam wiedzy, której nie posiedli. Ich wiedza opiera się na latach nauki i składa się ze zgromadzonych przez całe życie przekonań. Możesz być pewny, że twoi rodzice starali się, jak mogli, gdy byłeś małym dzieckiem. Jeśli nie zrobili czegoś lepiej, to tylko dlatego, że nie wiedzieli, iż może być lepiej. Idę o zakład, że sami obwiniali się o wiele rzeczy, a obwiniali ich również inni ludzie. Żyli w śnie pierwszej uwagi, w krainie cieni, w transie zwanym hadesem lub piekłem. Byli martwi. Oczywiście, wszystkie te symbole nie do końca odpowiadają prawdzie. Prawda kryje się za symbolami ukryta jest w intencji albo w znaczeniu symboli. Różne religie przedstawiają często piekło jako miejsce, gdzie płoniemy, jesteśmy sądzeni i czeka nas wieczna kara. Cóż? Ów opis, piekła odpowiada zwykłemu śnieniu ludzkości. Dokładnie to samo dzieje się w umyśle człowieka. Osąd, wina, kara i emocje tworzone przez lęk odczuwamy niczym ogień palący nas od wewnątrz. Lęk jest królem krainy cieni, rządzi naszym światem zniekształconej wiedzy. Lęk stwarza świat pełen niesprawiedliwości i emocjonalnego rozdarcia koszmar nękający miliardy ludzi. Czego najbardziej lękamy się na tym świecie? Boimy się prawdy. Ludzie obawiają się prawdy, ponieważ nauczyli się wierzyć w tak wiele kłamstw. Oczywiście boimy się też kłamstw, w które wierzymy. Prawda czy fałsz, sam fakt posiadania wiedzy daje nam poczucie bezpieczeństwa, jednak nadal cierpimy, bo wierzymy w to, co znamy, a niemal nic z tego nie jest prawdziwe. To tylko punkt widzenia, a jednak w to wierzymy i takie samo zniekształcone przesłanie przekazujemy naszym dzieciom. Krąg się zamyka, i historia ludzkości znowu zatacza koło, raz jeszcze bez końca. Dawno temu pewni mędrcy porównali sen pierwszej uwagi do bazaru, gdzie tysiące ludzi mówi jednocześnie, a nikt tak naprawdę nie słucha. Toltekowie nazywają to w języku nahuati mitotę. To znaczy, rozbuchana plotka. W mitotę wykorzystujemy słowo przeciwko samym sobie, a w relacji z innymi ludźmi kierujemy słowo przeciwko nim. Każdy człowiek jest magiem. Dlatego w interakcji z innymi magami wszędzie dookoła rzucane są czary. W jaki sposób? Przez nadużywanie słowa, branie wszystkiego do siebie, zniekształcanie naszej perspektywy założeniami, przez plotki oraz werbalne rozsiewanie emocjonalnej trucizny. Ludzie rzucają czary przede wszystkim na tych, których najmocniej kochają, a im większą posiadasz władzę, tym potężniejsza jest Twoja magia. Władza jest mocą, której człowiek używa, by kontrolować innych i zmuszać ich do posłuszeństwa. Przypomnij sobie, jak bardzo obawiałeś się władzy, którą mieli nad tobą dorośli, gdy byłeś dzieckiem. Ale dorośli też lękają się tych, co nimi rządzą. Słowa wypowiedziane z pozycji władzy stają się potężnym czarem, który ma wpływ na innych ludzi. Dlaczego? Ponieważ wierzymy w te słowa. Jeśli zrozumiemy moc symboliki, będziemy mogli zobaczyć, dokąd prowadzą nas symbole. Dostrzeżemy to w sposobie, w jaki się zachowujemy oraz wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, lecz przede wszystkim zauważymy to w sobie. Stajemy się opętani ideą, przekonaniem, opowieścią. Niekiedy opanowuje nas gniew, czasami zazdrość, a kiedy indziej miłość. Symbole rywalizują ze sobą, żeby zawładnąć naszą uwagą. W taki czy inny sposób zmieniają się nieustannie i przekazują sobie panowanie nad nami. Istnieją tysiące symboli pragnących przejąć kontrolę nad naszym umysłem. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wszystkie symbole istnieją dzięki energii życiowej, która wyciągana jest z nas tylko dlatego, że wierzymy. Symbole stale rozmawiają w naszym umyśle, nigdy nie milkną. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli w głowie narratora, który komentuje wszystkie wydarzenia dookoła nas, bo mu się wydaje, że nie jesteśmy świadomi tego, co widzimy. A teraz słońce zachodzi. To dobrze, gorąco mi. O, tam są drzewa. Co ten człowiek robi? Ciekawe, o czym myśli. Głos wiedzy chce wiedzieć, co wszystko oznacza. Nie może się doczekać, by zinterpretować każdy element tego, co się dzieje w naszym życiu. Mówi nam, co mamy robić, gdzie, kiedy i jak. Nieprzerwalnie przypomina o tym, w co wierzymy, a w co nie wierzymy, w odniesieniu do siebie samych. Wmawia nam to wszystko, czym nie jesteśmy. Nieustannie pyta, dlaczego nie możemy być takimi, jacy powinniśmy być. W śnie pierwszej uwagi świat, w którym żyjemy, przypomina reality show, gdzie wielkim bratem jest głos wiedzy. I oczywiście zawsze będziemy mieli rację, a wszyscy inni będą się mylić, ponieważ wykorzystujemy całą swoją wiedzę do uzasadnienia każdego z wydarzeń naszego przedstawienia. Jakież to wspaniałe reality show. Najwyższa oglądalność. Tworzymy każdą postać tej opowieści, ale nic, w co wierzymy odnośnie do każdej z nich, nie jest prawdą i nigdy nią nie było. Mając w głowie potężne drzewo poznania, nie jesteśmy już zdolni postrzegać prawdy. Widzimy wyłącznie naszą wiedzę. Jedynie, co możemy ujrzeć, to kłamstwa, przez co nasza uwaga jest zamknięta w pułapce snu piekła i nie umiemy już dostrzec. Rzeczywistości nieba wokół nas. Tak właśnie ludzie zostali wygnani z raju. W historii Adama i Ewy jest również wątek o istotnej wymianie, jakiej dokonaliśmy z wężem zamieszkującym drzewo Poznania. Ów wąż był upadłym aniołem, który przekazał nam zniekształcone posłanie. Był księciem kłamstw, a my byliśmy niewinni. Wąż rzekł do nas: Chcecie być jak Bóg? Proste pytanie, ale czy potrafisz dostrzec podstęp? Gdybyśmy odparli: Nie, dzięki, jesteśmy już Bogiem, nadal żylibyśmy w raju. Niestety, odpowiedzieliśmy: Ta! Chcemy być niczym Bóg. Nie zauważyliśmy kłamstwa, zjedliśmy kęs owocu, połknęliśmy kłamstwo i umarliśmy. Z powodu zwątpienia zjadamy owoc, nie widząc podstępu. Zanim pojawia się wątpliwość, niczego nie znamy. Istnieje prawda i po prostu żyjemy w niej. Po przyjęciu fałszu nie wierzymy już, że jesteśmy Bogiem, i wtedy też zaczynamy go szukać. Potem wpadamy na pomysł, że aby odnaleźć Boga, musimy zbudować Mu świątynię. Innymi słowy, potrzebujemy miejsca, by Go czcić. Musimy poświęcić wszystko, żeby nawiązać z Nim kontakt. Trzeba wytworzyć w sobie ból i ofiarować go Bogu. Wkrótce mamy przed sobą olbrzymią świątynię i tysiące ludzi, którzy nie wierzą, że są Bogiem. Oczywiście temu Bogu należy nadać imię. W ten sposób powstaje religia. Stwarzamy Boga Grzmotu, Boga Wojny, Boginię Miłości i nazywamy ich odpowiednio Zeusem, Marsem i Afrodytą. Na świecie żyły tysiące, jeśli nie miliony ludzi, którzy wierzyli w tych Bogów i oddawali im cześć, składając im w ofierze swoje życie, a nawet zabijając własne dzieci. Wszystko dlatego, że wierzyli, iż ci Bogowie są prawdziwi, ale czy byli? Jak widzisz, pierwsze skłamstw, w które wierzymy, brzmi: nie jestem Bogiem. Z tego kłamstwa rodzą się następne, a z nich powstają kolejne i tak w nieskończoność. A my wierzymy, wierzymy, wierzymy. Wkrótce więc jest już tyle fałszu, że czujemy się w nim przytłoczeni i zapominamy o swojej boskości. Dostrzegamy piękno i doskonałość Boga i chcemy być jak On. Pragniemy stać się tym obrazem doskonałości i niestrudzenie szukamy ideału. Ludzie opowiadają historię, przekazujemy naszym dzieciom opowieść o doskonałym Bogu, który sądzi i każe nas za złe zachowanie. Mówimy im o świętym Mikołaju, wynagradzającym dobre. Dzieci, które przypominają Boga. Ale takie przesłania są wypaczone. Tego rodzaju Bóg bawiący się pojęciem sprawiedliwości nie istnieje. Święty Mikołaj nie jest prawdziwy. Cała wiedza w naszym umyśle nie jest rzeczywista. Widzisz? Kiedy rozmawiamy z wężem zamieszkującym drzewo Poznania, wchodzimy w dialog ze zniekształconym odbiciem samych siebie. Uf wąż to postać, której tak bardzo się obawiamy. Lękamy się lustrzanego obrazu siebie. Czy to mądre? Wyobraź sobie, że patrzysz na siebie w lustrze. Wizerunek zdaje się dokładną kopią oryginału. Ale obraz jest odwrócony. Prawa ręka w lustrze jest lewą. Prawda jest zawsze zniekształcona w odbiciu. Jak małe dzieci interesujemy się lustrami w naszym otoczeniu, gdyż chcemy być widoczni. Widzimy siebie w zniekształconych obrazach, które różnią się w zależności od tego, jakim lustro jest nastroju, w jakim momencie prezentuje nam odbicie oraz jakiego systemu przekonań używa, żeby usatysfakcjonować swoją perspektywę. Ludzie mówią nam, jacy jesteśmy według ich przekonania. Nie ma jednak czystego lustra, które pokazałoby nam, kim naprawdę jesteśmy. Wszystkie zwierciadła są całkowicie zniekształcone. Projektują na nas to, w co wierzą, a niemal każde ich przekonanie to kłamstwo. Wierzymy w to lub nie, ale będąc dziećmi, jesteśmy niewinni i wierzymy niemal we wszystko. Bierzemy w kłamstwa, ożywiamy jej, i nadajemy im moc, i już wkrótce całkowicie rządzą naszym życiem. Historia księcia kłamstw to tylko opowieść. Jej piękno polega na tym, że potrafimy pojąć składające się na nią symbole i możemy wyciągnąć z tego wnioski. Myślę, że jej znaczenie jest czytelne. Gdy zaczniemy śnić, że nie jesteśmy Bogiem, wtedy zaczyna się cały koszmar. Zostajemy wygnani z raju i trafiamy do krainy cieni, do miejsca zwanego piekłem. Rozpoczynamy poszukiwania Boga, siebie, ponieważ drzewo poznania zawładnęło naszym życiem, a nasze prawdziwe ja jest martwe. Przypomniało mi to o innej historii poświęconej Jezusowi Chrystusowi. Jak głosi opowieść, podczas podróży z uczniami Jezus ujrzał człowieka, który wydał mu się godny jego nauk. Jezus zwrócił się do niego: Pójdź za mną. Tamten odrzekł: Panie, pozwól mi najpierw wpuścić i pogrzebać mojego ojca. A Jezus odpowiedział: Zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty idź i głoś królestwo boże. Jeśli rozumiesz sens tej opowieści, z łatwością zauważysz, że jesteś martwy, kiedy nie jesteś przebudzony, kiedy nie uświadamiasz sobie, kim jesteś. Jesteś prawdą, jesteś życiem, jesteś miłością. Ale w procesie oswajania zewnętrzny sen, sen planety przykuwa Twoją uwagę i karmi Cię wszystkimi znanymi Ci przekonaniami. Stopniowo przemieniasz się w kopię zewnętrznego snu. Imitujesz wszystko, czego nauczyłeś się od wszystkiego i wszystkich wokół Ciebie. Kopiujesz nie tylko przekonania, ale też zachowania, a więc naśladujesz nie tylko słowa, lecz także czyny. Zauważasz emocjonalny stan ludzi, którzy cię otaczają i naśladujesz nawet ten element snu. Nie jesteś prawdziwym sobą, gdyż zawładnął tobą zniekształcony obraz ciebie. Być może niełatwo to zrozumieć, jednak przez cały ten czas trzymasz samego siebie w niewoli. Prawdziwym tobą włada wirtualne ja, ten, o którym myślisz, że jest tobą i wierzysz, że jest tobą. Ów obraz ciebie staje się niezwykle potężny. Przez te wszystkie lata praktyki perfekcyjnie opanowałeś sztukę udawania tego, kim myślisz, że jesteś. Ta zniekształcona imitacja ciebie w rzeczywistości jest Twoim grobem, ponieważ prawdziwy Ty nie uczestniczysz w swoim życiu. Kto zatem wiedzie Twój żywot? Czy to prawdziwy Ty tworzysz cały ten dramat i cierpienie w swoim życiu? Czy twoje prawdziwe ja mówi, Życie jest padołem łez i przybyliśmy tu po to, aby cierpieć? Czy to rzeczywiście Ty oceniasz i karzesz siebie, a także pozwalasz innym ludziom skazywać cię na cierpienie? Czy twoje prawdziwe ja mogłoby znęcać się nad swoim własnym ciałem, nienawidzieć siebie? Czy to rzeczywiście prawdziwy ty śnisz to wszystko? Nie, to nie jesteś ty. W istocie jesteś martwy. I to właśnie jest prawdą. Co zatem stanowi klucz do przywrócenia sobie życia? Świadomość. Kiedy ją odzyskasz, z martwych wstaniesz i wrócisz do życia. Według tradycji chrześcijańskiej dzień zmartwychwstania nastaje, gdy Jezus powraca z krainy śmierci i objawia swoją boskość światu. Dlatego właśnie się tu znalazłeś. Aby wrócić z królestwa zmarłych i odzyskać swoją boską naturę, nadeszła chwila, by opuścić świat iluzji i kłamstw i pójść w stronę wewnętrznej prawdy, prawdziwego ja. Najwyższy czas oduczyć się fałszu i stać się rzeczywistym sobą. Żeby tego dokonać, musisz wrócić do życia, które jest prawdą. Świadomość jest kluczem do przywrócenia życia i toltekowie opanowali ją po mistrzowsku. Dzięki niej budzisz się ze snu pierwszej uwagi i wkraczasz w sen drugiej uwagi, gdzie buntujesz się przeciwko kłamstwom, które rządzą w twojej głowie, powstajesz do walki i cały sen zaczyna się zmieniać.